Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl. Jak ubrać się na festiwalową imprezę pod gołym niebem? Na festiwalach muzycznych można zobaczyć ulubiony zespół, poznać nowych ludzi i skorzystać z atrakcji miasta, ale to też dobre miejsce, aby poznać festiwalową modę. Warto uwzględnić to w trakcie pakowania i poza zadbaniem o wygodę, zwrócić uwagę również na trendy. Na festiwalach muzycznych rządzi modowa różnorodność. Oznacza to, że możemy łączyć ze sobą różne elementy, style i dodatki w taki sposób, aby z łatwością wyróżnić się w tłumie. Co więcej, trendy możemy bez trudu łączyć z wygodą. Jakie trendy są najpopularniejsze na festiwalach? Co roku modowe trendy ewoluują, jednak w przypadku festiwali możemy wyróżnić kilka charakterystycznych i niezmiennych elementów. Na polskich imprezach plenerowych najczęściej spotykamy dziewczyny ubrane w stylu boho, etno lub w strojach inspirowanych latami 90. czy muzyką rockową. Czym charakteryzują się te style? Styl boho jest ściśle połączony z kulturą hipisowską i środowiskiem bohemy. Boho to przede wszystkim luźne, długie ubrania, sukienki, tuniki i kamizelki, kolorowe tkaniny, szerokie paski i przykuwające uwagę dodatki, np. duże torby i kolorowa biżuteria. Styl etno czerpie z kultury indyjskiej. W tą stylistykę wpisują się nadruki, hafty oraz egzotyczne kolory. Druga część odcinka już za godzinę. Zostańcie z nami. Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl. Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl. Wracamy do tematu, jak ubrać się na festiwal pod gołym niebem. Styl lat 90. to przede wszystkim dżinsy, luźna koszula, krótkie topy oraz nerki, które są jednym z niezbędników festiwalowej imprezy. Styl rockowy w wydaniu festiwalowym to głównie skórzane kurtki, koszulki z nazwą ulubionego zespołu i ciężkie buty. Ubrania, które zabierzecie na festiwal muzyczny, powinny być wygodne i funkcjonalne. Dopiero gdy macie pewność, że strój zapewni Wam komfort i ochronę przed deszczem lub słońcem, możecie skupić się na dopracowaniu modnej, festiwalowej stylizacji. Na co warto zwrócić uwagę w trakcie pakowania się? Nakrycie głowy. Ochrona przed słońcem w trakcie festiwalu jest konieczna. Poza kremem z filtrem UV warto zadbać o nakrycie głowy. Najlepiej sprawdzą się kapelusze, bandanki czy cienkie szale. Warto zabrać najlepiej dwie pary butów. Kiedy miasteczko festiwalowe będzie tonęło w deszczu, przydadzą się kalosze. Kiedy jednak będzie świeciło słońce, niezastąpione okażą się trampki. Ubrania na każdą pogodę, krótkie spodenki, luźna koszula lub zwiewna sukienka to idealne zestawienie festiwalowe. Do plecaka warto włożyć również ciepłą bluzę, parkę lub płaszcz przeciwdeszczowy. Zapraszam do sklepów Stradivarius, Mojito, Wenecja, House, Osio, Ryłką, Massimo Beauty. Na kolejny odcinek zapraszamy już we wtorek. Do usłyszenia. Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl.